Witam Państwa, Marcin Piaselski, a w naszym studio. gość, pan Maciej Grobelny, dyrektor do, do spraw surowcowych firma Pfeiffer und Langen Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, no, żyjemy w trudnych, powiedziałbym pogodowo czasach. Wygląda na to, że mamy jednak procesy związane ze zmianą klimatu. Jest coraz bardziej sucho. Jak może sobie radzić z tym rolnictwo? Rzeczywiście dwa ostatnie lata należą do bardzo suchych lat. I, ale jednak susze zdarzały się szybciej, dlatego wyciągając wnioski, przede wszystkim rolnik powinien dbać, żeby mieć na odpowiednio zasobną glebę składniki pokarmowe i stosować przede wszystkim maszyny do uprawy, które potrafią zaoszczędzić wodę, którą z opadów atmosferycznych żeśmy otrzymali. Ale czy jest możliwe, żeby no w momencie kiedy jest sucho osiągnąć odpowiednie, odpowiednie plony przy pomocy tych środków, o których Pan wspomniał? Rolnictwo polega na tym, żeby przewidywać pewne rzeczy, dlatego właśnie dbanie, dzisiaj się mówi dużo o tym rolnictwie zrównoważonym i to oczywiście polega na tym, żeby nie pogarszać warsztatu. W przypadku rolnika tym warsztatem jest gleba, czyli żeby mieć dobre efekty swojej pracy i nie powodować zubożenia tej gleby. Właśnie rolnik musi dbać o to, żeby nie tracić składników pokarmowych w glebie, czyli utrzymywać tą glebę na, odpo na odpowiedniej zasobności. Czyli tutaj mamy proste rozwiązania, bo to są analizy gleby, które można co dwa, co trzy lata robić. pfeiffer Polska, nasze doradztwo, które działa bardzo mocno, zalecamy i wręcz zobowiązujemy naszych plantatorów, żeby te analizy wykonywali ta analiza pokazuje, co się dzieje w ciągu, w okresie czasu z zasobnością i oczywiście wtedy wynik też podpowiada, czego nie używać, żeby nie powodować dodatkowych kosztów czy nie obciążać środowiska nadmiarem danego składnika pokarmowego, tylko żeby ta ilość tych składników pokarmowych była w glebie optymalna pod wszystkie kultury, które rolnik uprawia na danym polu, prawda? Ponieważ w Polsce mamy różnorodność. Rolnicy. Muszą stosować płodozmiany. Robią to. Samo stosowanie płodozmianu też sprzyja, żeby mieć dobry warsztat, dobre warunki na wypadek niekorzystnych warunków pogodowych. Czyli uprawa boraka cukrowego, który niszczy pewne patogeny, który poprawia strukturę gleby, który też jest. liście, które pozostają na polu, wprowadzają do gleby. Dużą część materii organicznej, to powoduje, że gleba, gdzie ten bilans materii organicznej jest na, po, na dobrym poziomie, ona zdecydowanie więcej przytrzymuje wody, i tym samym takie pole lepiej znosi suszę i daje pewniejsze plony plantatorowi czy rolnikowi. Trochę pan o tym wspomniał, ale dopytam, ale skąd rolnik ma o tym wszystkim, co pan mówi, wiedzieć? Rolnik <laughs> musi stosować dobrą praktykę rolniczą, czyli przygotowywać się na lata, gdzie będzie być może nadmiar wody, bo to dzisiaj mówimy o suszy w roku 2017. Do późnej jesieni mieliśmy nadmiar wody w Wielkopolsce, na Mazowszu i dlatego rolnik nie może patrzeć tylko, czy będzie susza, czy będzie nadmiar wilgoci. Musi stosować dobrą praktykę rolniczą, czyli tak jak powiedziałem, dbać o zasobność gleby i też o strukturę. No tak, i jak rozumiem, korzystać z doradców. Jak najbardziej. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, porozmawiając o tym nowoczesnym, nowoczesnym rolnictwie. Nowo, rolnictwo się zmienia. Państwo, z, jako firma, zajmujecie się no, z racji tego, że jesteście producentem cukru, jesteście w najlepszym i najbardziej ścisłym kontaktem, w kontakcie z producentami buraków cukrowych. Jak w tym sektorze zmienia się rolnictwo? W... Produkcja buraków należy do dla, w tych podstawowych kulturach rolniczych. Buraki są rośliną dosyć wymagającą. Mówią, mówi się, że to jest roślina ogrodnicza uprawiana w rolnictwie jako tak w, w skali przemysłowej. I Five Polska istotą działania naszej firmy jest właśnie bardzo dobra relacja z plantatorem, z rolnikiem. Z prostej przyczyny, My jesteśmy gwarantem lokalnej produkcji. W buraku cukrowym mamy 75% wody, dlatego wożenie tego surowca na dalekie odległości się nie opłaca. Dlatego sukces Fife Polska, jak i innych cukrowni jest możliwy tylko wtedy, kiedy mamy zaopatrzenie w surowiec w bliskiej odległości. Dlatego chcemy zapewnić każdemu rolnikowi, który jest na terenie naszego działania, dobre wsparcie, dobre doradztwo, żeby... Jego uprawa, żeby uprawa tych buraków była też zakończona sukcesem ekonomicznym w jego gospodarstwie. Prawda? Dlatego te relacje z plantatorami, o te relacje bardzo dbamy. Mamy 38 doradców, którzy każdego dnia są postawieni do dyspozycji naszych plantatorów. I oprócz tego bardzo dobrze rozwinięty internetowy serwis doradczy. Platformę, na której rolnik znajduje programy interaktywne, które może wykorzystywać w każdej części produkcji buraka cukrowego od momentu właśnie przygotowania pola, czyli analizy gleby, przez dobór nawozów, przez dobór odpowiedniego rodzaju uprawy, przez skuteczne zwalczanie chwastów, optymalne zwalczanie chwastów. Tak, żeby właśnie przygotować się na lata, gdzie możemy mieć trudne warunki atmosferyczne, na które przecież nie mamy wpływu. Proszę mi powiedzieć, jest takich kilka no swego rodzaju nowości, że też bardziej, coraz bardziej rozpowszechnianych praktyk w rolnictwie, na przykład uprawa pasowa. Co mhm. to jest uprawa pasowa? Uprawa pasowa jest to bardzo dobre rozwiązanie, zwłaszcza w Polsce, ponieważ Polska generalnie strzechuje się glebami lekkimi. A gleba lekka może być wiosną wzruszona na większą głębokość. I istotą uprawy pasowej jest to, że nie wykonujemy orki. Orka, wiemy, jest bardzo energochłonna, ponieważ polega na głębokim wzruszeniu całej powierzchni pola na 25-30 cm. Uprawa pasowa jest bardzo dobra właśnie dla wszystkich roślin, które są uprawiane rzędowo, czyli kukurydza, rzepak, buraki przede wszystkim, ale dzisiaj już są też agregaty, które pozwalają zasiać pszenicę w uprawie pasowej. I polega to na tym, że my wykonujemy spulchnienie gleby tylko na tym obszarze, gdzie wysiewane są nasiona danej rośliny. Ta część międzyrzędowa zostaje nietknięta. I co to daje? To daje to, że przede wszystkim nie potrzebujemy tyle zużyć energii na powierzchni pola, ponieważ wzruszamy tylko część gleby. Nie wzrus... Brak wzruszenia całej powierzchni powoduje, że niszczymy, nie niszczymy siedliska, na przykład dżownic, które mogą, które, których populacja mocno się rozwija właśnie na polach, gdzie jest stosowana uprawa pasowa. Dlatego, że nie naruszamy ich siedliska, one sobie dalej funkcjonują, a wiemy, że dżownice. Bardzo dobrze penetrują glebę w głąb, powodując właśnie, że jest bardzo dobra struktura gleby, powodując, że przy gwałtownych opadach ta woda jest bardzo szybko inflirtowana w głąb gleby, nie ma zastoisk, to jest bardzo dobry efekt dla roślin. Uprawa pasowa wnosi też szereg innych zalet, na przykład możliwość rzędowego nawożenia, ponieważ Wzruszając tylko w tym momencie, gdzie, w tym obszarze, gdzie wysiewamy nasiona, możemy też aplikować wgłębnie nawóz. I wtedy ten nawóz jest rzeczywiście zlokalizowany w miejscu. W który, z którego ta roślina może większość tych składników pobrać. Nie mamy straty tych składników, gdzie, gdzie idą w głąb i dostają się do wód podskórnych, tylko rzeczywiście większość tego nawozu jest skonsumowana efektywnie przez roślinę. No właśnie, chemia, czyli na przykład nawozy, czyli na przykład środki ochrony roślin, no niezbędna. Ale z drugiej strony no, nie należy z, no, z nią przesadzać. Hmm. Czy nowoczesne rozwiązania w rolnictwie umożliwiają to rozsądne dawkowanie chemii? Tak jak powiedziałem, produkcja cukru dla naszych cukrowni to jest efektywność rolnika i naszych cukrowni. Dlatego Five Legend Polska bardzo dużą wagę przykłada, żeby po prostu ten warsztat u rolnika pozostał w jak najlepszym kondycji i nie możemy go obciążać nadmiernie chemią. Dlatego właśnie analiza gleby, żeby tego stosowanie nawozu było w optymalnym zakresie. Jak i później też doskonały program wspierający decyzję rolnika co do zużywania środków ochrony roślin przy odchwaszczaniu buraków, ponieważ burak jako roślina międzyrzędowa, oczywiście wiosną musi być pod czujną opieką plantatora żeby w tym okresie wiosennym chwasty nie wzięły górę nad rośliną uprawną. Mamy od lat na naszych, w naszym serwisie doradczym dla plantatorów LIDS Herbicyt, to jest program gdzie, interaktywny, gdzie plantator wpisując dane dotyczące rozwoju upra rośliny uprawnej, dotyczące stanu czy rozwoju chwastów, gatunku chwastów, program daje mu odpowiedź Jaki herbicyd zastosować, w jakiej ilości, żeby ym, skutecznie doprowadzić do niego zniszczenia, ale żeby nie stosować nadmiernych ilościach tych składników chemicznych. Drugą rzeczą, gdzie Pfeiffer und Langen i nasze doradztwo dzisiaj się skupia, to jest możliwość mechanicznego zwalczania chwastów. Wiemy, że w Europie dużo się dzieje, żeby zmniejszyć dopuszczoną ilość substancji chemicznych do ochrony roślin. Dlatego tu z nadzieją patrzymy na rozwój automatyki, robotyki. Wiemy, że dzisiaj w niektórych krajach na polach produkcyjnych pracują już autonomiczne maszyny, które usuwają chwasty lub wysiewają nasiona i tutaj robimy dużo, żeby wdrożyć tego typu technikę w naszych gospodarstwach w Polsce. Wspomniał Pan również o kwestiach dotyczących transportu, logistyki, transportu plonów. Jakie tutaj stosujecie nowoczesne rozwiązania? Pfeifferland e, Polska skupuje w, w, w Polsce około 4 milionów ton buraków, także jest to duża, pomimo że staramy się, żeby ci plantatorzy byli blisko cukrowni, jest to spore wyzwanie logistyczne, żeby te wszystkie buraki na czas przywieźć do cukrowni. W warunkach jesieni, tak jak mówiliśmy wcześniej, która czasami potrafi być też bardzo mokra. Dlatego mamy system, który przede wszystkim lokalizujemy, w którym lokalizujemy nasze pryzmy buraków w odpowiedniej przestrzeni i nadajemy tam koordynaty GPS. Jeżeli mamy taką mapę zrobioną, wtedy oczywiście te dane dostaną, dostają nasi przewoźnicy, firmy, które współpracują z pfeiffer Langen w zakresie transportu, doczyszczania buraków i jedzie tam odpowiednia maszyna, która ładuje te buraki, doczyszczając je wstępnie, żeby ta ziemia, która jest przyklejona do buraków, została już na polu. I następnie ciężarówka wytyczoną trasą optymalną jedzie do cukrowni. Cukrownia oczywiście pozyskuje też dane z przejechanych kilometrów, żeby później w dobry sposób, w sprawny sposób rozliczyć się z przewoźnikiem. To jest system, na każdej ciężarówce jest transponder, który właśnie zbiera też dane, koordynaty GPS z pola do cukrowni. To jest to, co, 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 co wprowadziliśmy obecnie. Rozszerzamy to oprogramowanie, żeby więcej też danych pozyskiwać od razu z pola plantatora, żeby docelowo rzeczywiście też lepiej, jeszcze lepiej planować marszrutę przejazdu tych maszyn. I, I tutaj spodziewamy się też oczywiście dalszego optymalizacji transportu. Im mniej ciężarówki przejadą, tym też mniej paliwa spalą. Tym samym chcemy w ten sposób też ograniczyć wpływ na środowisko. Czyli jak rozumiem, transmisja danych prosto z pola. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Grobelny z firmy Pfeiffer und Langen Polska.